Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Jurassic World Evolution. No i słuchajcie kochani, zaczynamy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli na nowej wyspie z naszymi nowymi torozaurusami, które są naprawdę pięknymi okazami. Wyklujemy takiego jeszcze jednego, żeby wszystko było jak najbardziej ok, a do niego również coś tam doklujemy. Tylko zastanawiam się co, ponieważ Brachiosaurus jest strasznie wkurzającym dinozaurem, potrzebuje naprawdę olbrzymiego wybiegu. I chociaż, ej, ten jest wyższy? Nie, ten jest niższy, ale jest dłuższy. I zastanawiam się bardzo, co mógłbym dosłać do tego o tutaj torozaurusa. Triceratopsy może takie majzazaury, nigdy takiego nie miałem. Wydaje mi się, że ten Diplo był taki dość, chociaż nie, na Diplo to będzie troszeczkę wydaje mi się, że za mały wybieg. No może faktycznie tego majazaura spróbujemy? Nigdy go jeszcze nie wykluwałem, więc możemy go po raz pierwszy zmodyfikować. Dajmy mu tutaj sawanę, dajmy mu oczywiście wszystko, co tylko najlepsze, żeby jak największy rating miał, żeby jak najwięcej ludzi dla niego, do naszego parku przychodziło. To jest nasze główne zadanie oczywiście tutaj w tym naszym parku. Minus 18, 5% będzie miał. Dobra, to może aż tak nie szalejmy, co? A w sumie będzie miał i tak 60% dodatkowych. To niech będzie te 500 tysięcy, chociaż w tym momencie to jest nawet dużo. Więc może jeszcze się wstrzymam. Niech ten się wykluje i zarabiajmy. Na razie zarabiamy 91 tysięcy na minutę, więc naprawdę spoko. Zrobiliśmy tutaj all ten, więc bierzemy kolejną misję, żeby tutaj nie zanudzać. Co musimy zrobić, moja droga pani? A 400 total gestów. Też nie powinno być zbyt trudne. Co, ile mamy w tym momencie tutaj ludzi? 298, no troszeczkę jest słabo. Co potrzebują? Tutaj mamy sztorm, ok. Shelterów tutaj będą potrzebowali czy nie? Bo to jest pytanie. No tak niby potrzebują, ale niby nie, bo... wiecie o co chodzi, tutaj są takie dość słabe dinozaury, nie powinno tutaj nic mieć, ale dobra. Jako, że tutaj faktycznie będą te sztormy wielkie i będzie się działo źle, to wydaje mi się tutaj, że ten jeden shelter przynajmniej powinniśmy gdzieś wcisnąć. Tylko chciałbym go w takie jakieś miejsce fajne w miarę wcisnąć, żeby... I tutaj na pewno by się zmieścił jakiś sklep, prawda? Może dajmy to tak naprawdę jakoś przy rogu. Dobra, zróbmy to w taki sposób. Zaraz przy galerii sztuki oglądacza będzie faktycznie shelter, bo tutaj kiedy przyjdzie jakieś tornado czy cokolwiek w tym stylu, mogą mieć ochotę na ucieczkę. Zobaczmy, czy potrzebują jedzenia. Nie, na razie jeszcze nic nie potrzebują. Zbyt mało tutaj jest ich, żeby jakoś mieli wielkie potrzeby. Dlatego ja też chyba nie będę w to inwestował. Ale na przykład w co mógłbym zainwestować, to w kolejne wybiegi. Wydaje mi się, że tutaj mogę zrobić taką małą przerwę na jakieś sklepy czy coś. I tutaj gdzieś w tym miejscu na przykład dotąd aż zrobić kolejny wybieg. Tak na przykład dotąd i tutaj jeszcze jeden. Co wy o tym myślicie? Tutaj taki zrobić wielki. Tutaj właśnie postawić kolejny punkt, żeby on tam widział daleko. Tutaj na przykład, a tutaj zrobić taki na blisko punkt. Wygląda to jak plan. Okej, okay, muszę wziąć tutaj misję od niej, która chce, żeby przez 10 minut nic się nie działo z powerem, tak? Właśnie, tylko pytanie. Na tej wyspie to może nie być takie proste, ponieważ tutaj, jeżeli przyjdzie nam tornado czy coś w tym stylu, no już nie będzie tak kolorowe. To w ogóle jest bardzo daleko od punktu przyjazdu, więc wydaje mi się, że tutaj akurat to punkt tutaj... Nie, też jakby nie są zbytnio... zdenerwowanie, jeżeli chodzi o podróże, no nawet zaczynają być. Tutaj wydaje mi się, że tutaj kolejka jest bardzo ważna, ale kolejki w tym momencie nie zrobię, ponieważ no jest za droga. 2 miliony chyba kosztuje jedna stacja, albo mi się wydaje. Dobra, wypuśćmy tego. Będzie już 5 ich, więc one będą miały idealną. Ile kosztuje kolejka? 200 tysięcy stacja w sumie kosztuje, to nie jest jakoś ultra dużo. Tylko teraz pytanie, czy jest sens inwestować w kolejki, zanim tak naprawdę zrobiliśmy wszystko? Chociaż no fajnie było mieć, tutaj na pewno, tutaj będzie jedna kolejka, znaczy jedna stacja. Tutaj będzie kolejna stacja, bo tutaj też będą dinozaury, no i tutaj będzie trzecia stacja. Wydaje mi się, że więcej mi nie jest potrzebne. W ogóle tutaj, nie wiem, tak jakby prąd zaraz, chociaż w sumie tutaj i tak żadne sklepy nie są potrzebne, chociaż tutaj hotel byłby spoko. Ale prąd tak zaraz przy tym, no to nie jest raczej idealne miejsce, tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, czas faktycznie wykluć. I wyklujemy tego majzazaura, wyklujemy dwa takie, wiecie, po to, żeby w razie, gdyby faktycznie potrzebowały żyć w większych grupach, żeby żyły. Tutaj jest taki, no dość spory jest ten wybieg, więc jakby nie ma tutaj też się zbytnio tym martwić. Aha, ale tutaj one nie mają jedzenia, więc czy one się nie zaczynają wkurzać? Dobra, zaczynają się wkurzać. Zapomniałem totalnie o jedzeniu, więc jedzenie będzie bardzo ważne oczywiście. Tutaj na widoku musimy dać im jedzenie jedno. I tutaj gdzieś jeszcze, a nie, to jest jeszcze drugi wybieg, więc dajmy tutaj po prostu im też również na widoku jedzenie. Wydaje mi się, że takie dwie rzeczy takie powinny im totalnie wystarczyć. I teraz tak, Ranger Station. Również chciałbym, żeby Ranger Station był gdzieś tutaj, w pobliżu, żeby ten Ranger mógł jak najszybciej wjeżdżać do tego parku. Czy to nie przeszkadzi tej bramie troszeczkę? Może tutaj byłby Ranger Station spoko, chociaż nie wiem, czy aż tak na widoku. Tutaj pewnie jakieś sklepy znowu, chociaż tutaj nie jest prosto nawet. Ale zawsze mogę to naprawić, żeby jednak było prosto. No jest
jestem ciekaw. Szczerze powiedziawszy, nie mogę się już doczekać pierwszej jakiejś tutaj takiej, no, tragedii, jakiegoś sztormu czy coś, bo wiem, że to jest naprawdę mega spoko. Myślę, czy tutaj na przykład nie zrobić takiego dużego wybiegu dla tych dużych dinozaurów. Wydaje mi się to być całkiem fajnym pomysłem. Wtedy otoczyć faktycznie to dróżką, zrobić różne punkty widokowe. I tyle w sumie tak naprawdę. Może nie z dwóch stron dróżką, ale chociaż tutaj i tutaj zrobić, a tutaj zrobić taki wybieg, żeby tutaj on mogła iść dróżka i żeby tutaj na przykład był punkt widokowy, tutaj był ten taki duży punkt, wysoki, żeby mogli widzieć tutaj, a tutaj widzieć jeszcze stąd czy coś. Nie wiem, jakoś jest to do obmyślenia chyba. Tylko w sumie faktycznie, jak tutaj zagospodarujemy to w taki sposób, to nic ciekawego tutaj nie będzie, bo dużo dinozaurów tutaj również na tej wyspie być nie może. W tym momencie nasz rating wygląda tak, ponieważ jest bardzo mało różnorodności, więc mamy, nawet nie mamy jednej gwiazdki. Tutaj mamy całkiem okej, bo mamy 95% widoczności. Nie, na razie nie chcę tego od ciebie, więc to jest spoko, ale nie mamy ani jedzenia, ani innych rzeczy. Czy to ich troszeczkę by uszczęśliwiło? Czy wtedy na przykład więcej osób tutaj przyleciało, gdybym dał tutaj jakieś jedzenie? Nie wiem, czy to cokolwiek nam zmieni, ale udało się wykroć majzazaura. Dobra, więc wypuśćmy. To będzie nasz kolejny nowy dinozaur. Pierwszy raz wykluty na wyspie jakiejkolwiek, więc takiego jeszcze nie widzieliśmy. Tak, i od razu ludzi tutaj do nas więcej przyszło. Wygląda naprawdę też mega spoko. Jestem ciekaw, czy też potrafię stać na dwóch... No, dokładnie. To jest to, czego się spodziewałem. Dobra, mamy też ulepszenie do siłowni. Super. Tylko chciałbym zobaczyć jego statystyki, ponieważ jestem ciekaw, czy on potrzebuje mieć socjala. Potrzebuje. Aha, i potrzebuje aż 4 mieć socjale. O kurde. Tu mamy troszeczkę problem, wam powiem. Wydaje mi się, że musimy troszeczkę zrobić troszeczkę coś innego, wiecie? Możemy zrobić to, ale tutaj musimy dać mu chyba wszystko jak najprostsze, żeby on po prostu miał jak najwięcej szansy na wyklucie i dać ulepszenia 100% w prędkość, ponieważ to może się źle skończyć. Wchodzimy w Hemonda i dajemy tak, speed, wiem, że to są wydatki, ale wydaje mi się, że to jest taki wydatek konieczny tak naprawdę. Speed i gdzie jest ten Majesosaurus? Tutaj jest takie dwa, takie muszę wykluć jak najszybciej po prostu, żeby tamten nie zdążył się zdenerwować. Gdzie one są? Czy one walczą? Nie, nie walczą. Chyba lubią być ze sobą, tak? Prawda? Prawda. Tutaj może być dużo ich dla nich, więc bardzo spoko. 23 dinozaury mogą być w klatce dla niego, a dla niego ile? Może być 13. No to troszeczkę różnica. No ale tutaj będziemy potrzebowali właśnie dla Majesosaura. Chociaż on, jego sfera komfortu, patrzcie jaka jest niska. I to mi się podoba w takich dinozaurach. A tutaj mamy również niską, taką średnią po prostu. Okej. To jak najszybciej te Majesosaury musimy wykluć, już 30% i będzie spoko. No ale już troszeczkę mi się gorąco zrobiło, jak zauważyłem, że kolejne problemy zaczynają tutaj nam doskwierać. Ale od razu ludzi więcej, dinozaurów również troszeczkę lepiej, ponieważ jest różnorodność jakaś, więc spoko. Tutaj tak naprawdę mogę jeszcze te jakieś strusie wypuścić, żeby tutaj sobie biegały. No to jest taki mały niby wybieg, ale tak naprawdę całkowicie wystarczający. No i zobaczcie, jak szybko się udało. Mają 100% jeszcze zanim te zdążyły się tak naprawdę wkurzyć. Nawet o 12% im nie spadło, więc możemy w tym momencie obydwa te majzazaury troszeczkę ulepszone wypuścić. I nam tutaj się sytuacja troszeczkę przynajmniej uspokoiła. W ogóle mam wrażenie, że tutaj się rozjaśnia, że jest cykl dnia i nocy, bo zobaczcie, jest jaśniej niż tutaj, jak tutaj przylecieliśmy. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że się nie mylę, wiecie? Tutaj zrobimy kolejny wybieg, tak jak mówiłem. Ale tutaj możemy na przykład jakiś sklep postawić, co wy na to, bo tutaj faktycznie już zaczynają chcieć mieć jedzenie i tak dalej, więc jakby, jak oni chcą mieć jedzenie, okej, to ale żeby mieć tutaj jedzenie, to muszę jakoś wywalić. Nawet nie wiem, czy to było mi tutaj potrzebne, tak szczerze powiedziawszy, bo pylon powinien spokojnie tego dotrzeć. Dokładnie, o tym też mówiłem, więc super. O, światło się zapaliło. A dla nich mogę tutaj jakiegoś fooda, fast food. Tutaj poproszę go postawić, jak najbliżej. Pięknie. No i już zawsze coś tam będzie sobie. Będą sobie nasi ludzie jedli. Czy on tutaj coś jest wkurzony? Nie. Wszyscy są szczęśliwi. Tym również komfort powinien podskoczyć. Tak jest. Myślę, że nawet jeszcze powinienem powykluwać takie, tylko że tym razem już na 100% ulepszone. No i mamy to 100% ulepszenia. Mamy... Zaraz na drugiego będziemy mieli, więc wtedy go sobie kupimy. Ale dajcie mi kolejne kontrakty. Czy ja już wszystko tutaj odkryłem? Nie. Jeszcze potrzebuję jedno mieć, żeby odkryć wszystko, więc zróbmy to jak najszybciej. Proszę zwykły kontrakt, a potem już bierzemy taką misję. Dobra, bardzo spoko. Dla mnie to jest naprawdę super quest, ponieważ nie mam żadnego mięsożercy, więc i tak nie sprawię, że jakikolwiek mięsożerca zabije kogokolwiek, więc jakby łatwiej się chyba nie dało, co? Łatwiejszego questa się chyba dać nie dało. Dobra, tutaj mamy już ludzi jacyś, coś tam już zarabiamy. Zdajemy oczywiście najwyższe zarobki, jakie tylko możemy.
4000, tutaj widziałem 600, więc proszę was bardzo, na razie tutaj się stołujcie, a dam już od razu tutaj w razie co drugiego menadżera, troszeczkę mniej będę zarabiał, ale w razie gdyby chciało im się bardziej tutaj przychodzić, to będą mieli miejsce. Jeszcze jakiś shopping i fan tu by się przydało, myślę, że shopping i fan to powinni dać tutaj bowling, ale nie, to da nam tylko fan. Shopping i fan, fan i shopping to nam da. Toy shop, no dobra, niech będzie. Okej, ale przy okazji poznaliśmy pierwszy problem, czyli to, że będziemy mieli tutaj za mało niestety prądu. Dlatego ja myślę w ogóle, żeby to zniszczyć. 500 tysięcy na tym zyskamy, a postawimy medium, tutaj taką średnią, średniego power stationa postawimy, co wy na to? O, może jeszcze drugi tutaj się zmieści, zróbmy coś takiego. Połączmy tutaj to dróżką z tym, jakby zarabiam już i tak tak dużo, że to nie ma kompletnie znaczenia. Tutaj będę mógł po prostu dać więcej ulepszeń, więc wydaje mi się to być całkiem potrzebne. Tutaj się zatrzymał się niestety, zatrzymało się inkubowanie. W ogóle zobaczcie, że mamy już połowę odkrytych dinozaurów. Nie wiem w sumie, czy to jest aż, czy dopiero, no ale połowa już jest, więc jakby idziemy w dobrym kierunku. Jeszcze na przykład ten ciekawie wygląda, no wszystko to, co krzyczy, wygląda ciekawie. Tutaj w ogóle Spinozaurusa widzę i jak ja bym chciał mieć Spinozaurusa. Indominus Rex, skoro tutaj nie ma Indaraptora? Wiecie, z tego najnowszego filmu. To też by w sumie było spoko mega, nie? Ile tutaj mam? Aha, mam jeszcze 8, 19 aż unused power, więc jakby co mogę tutaj dać? Mogę dać output razy 3, 20%, output razy 3, 20% i protection 45%, więc i tak będę w stanie, wiecie, że nic nie będę tracił. Nie wiem w sumie, czy to ma teraz jakikolwiek sens, bo będę płacił dużo za nieużywaną energię. No ale dobra, niech będzie, zobaczmy. Toy shop, ile tutaj jest ludzi? 166. Więc również, a, bo ja w ogóle tej zarobki takie dałem obojętnie jakie, dobra, dajmy tyle. Również dajmy już drugiego menedżera, w razie gdyby miało być więcej ludzi w parku, bo pewnie w jakimś tam momencie faktycznie będzie więcej. No i faktycznie za prąd płacimy dużo więcej, ale jakby i tak zarabiamy sporo, więc no wiecie, w pewnym momencie te pieniądze i tak już się nie liczą, bo zarabiacie ich tak dużo, że więcej po prostu się nie da. I to tyle. Tutaj mamy już toy, więc tak naprawdę czego tutaj jeszcze będą potrzebowali? Pewnie fanu, prawda? Nie, fan mają zapewniony. Shopping mają niezapewniony w miarę, ale dlaczego? A toy shop to nie jest... Dobra, mamy kolejnego modyfikowanego majezazaura do wyklucia. Wyklujmy jeszcze jednego takiego, póki możemy. I potem zrobimy sobie gdzieś tutaj Ranger Station i AQ Center. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsze. Potem już tutaj też zrobimy na te wybiegi tutaj, bo tutaj może z dwa nawet zrobimy. Zobaczymy, jak to wszystko ogarniemy. No i co? I tak naprawdę w tym momencie możemy uznać tą misję, znaczy tą mapkę za udaną. I może przejdziemy sobie na kolejną mapkę, żeby zrobić... Znaczy na jakąś poprzednią mapkę, żeby zrobić Indominusa Rexa? Co wy o tym myślicie? No bo tutaj... Tutaj wydaje mi się, że będzie zbyt trudno. Chyba, że faktycznie zrobimy Indominusa Rexa na tej wyspie, ale zrobimy go jakoś, nie wiem, pod dwoma kratami, czy coś w tym stylu. Bo no, taka jedna kratka to na pewno go nie utrzyma. Tak mi się wydaje przynajmniej. I zrobimy go gdzieś na takim odległym miejscu. Tutaj na przykład, gdzieś tutaj, o... W rogu zrobimy tutaj Indominusa Rexa. A tutaj taki kwadrat zrobimy, tak jak w tamtej mapce zrobiliśmy tutaj na przykład. Nie no, przy ludziach to nie mogę go tak zrobić. Nie wiem, kwestia przemyślenia tak naprawdę to wszystko jest. 500 tysięcy, ile potrzebuję na tego? 550, zaraz to będę miał, więc spoko. Dobra, zrobiliśmy questa, więc to powinno nam pozwolić odblokować, tak, odblokowaliśmy wszystko co było. Oczywiście mam teraz misję, więc tą misję tak naprawdę też mogę chyba zrobić, prawda? Nie, tego nie chcę, ale chciałbym zrobić główną misję. Czy mam lockę? Przecież odblokowałem ją już tutaj. Żeby tą misję odblokować, muszę zrobić Confinement Studies on Isla Tacano. Gdzie jest Isla Tacano? Tutaj to nie jest to, to też nie jest to. Tutaj muszę zrobić najpierw misję, żeby móc na tej zrobić. O kurde, tego się nie spodziewałem. Dobra, ale skoro i tak już mam to odblokowane, to róbmy sobie kolejne rzeczy. Bar bym chciał... Dobra, na razie tego, co łatwiejsze, to odblokowujmy. Bierzmy od niego tutaj teraz questy. Od niebieskiego, proszę cię bardzo. Co nam dasz? Build to Connect and Power Hotel. Dobrze, jak najbardziej hotel zrobimy, ale to jeszcze nie teraz. Na razie nie widzę jakby sensu robienia tutaj hotelu. Mamy kolejne pieniążki, więc wyklujmy sobie takiego kolejnego majsezaura i na razie musimy pomyśleć, żeby już skończyć, ponieważ te tutaj sorozaurusy zaraz będą miały maksymalną populację, więc jeszcze te dwa tutaj majzazaury wyklujemy i na tym skończymy naszą przygodę. Jak tutaj idą zarobki? No powiedzmy, że jakoś tam idą. Okej, kochani, mamy to! Incoming tropical storm, więc przyjdzie tropikalny storm i będzie problem, dlatego ja już teraz, zanim cokolwiek się wydarzy, muszę postawić Ranger Station i to tak bardzo szybko. Tutaj się gdzieś zmieści.
Gdzieś tam się zmieści, ale to nie będzie najlepsze miejsce niestety. O, tutaj będzie spoko bardzo, jeżeli się uda. O nie, no muszę to szybko postawić. Dobra, postawmy to nawet tutaj, niech będzie. W taki oto sposób, jak najbliżej dróżki. Dobra, mamy to, połączmy to drogą, bo jeżeli prąd zaraz wysiadnie, wysiądzie, przepraszam, a tak może się tutaj podziać, to ja potrzebuję mieć czym na... Zobaczcie, o tym mówiłem, tornado przechodzi przez nasz park i rozwali nam wszystko. Gdyby tutaj były jakieś naprawdę takie mega mocne dinozaury jak Indominus Rex, a shelter, dobra, od razu, open all shelters, muszą się chować ludzie. Tak, rozwala nam bramy, nie, proszę, zostaw. O nie, dobra, fence broken, na szczęście z tamtej strony. A jak mam sobie z tym radzić? Nie mam pojęcia. No na pewno muszę... One się boją, prawda? Tak, panikują mi to bardzo mocno. Rozwalają bramy? Nie, tak, ten będzie tutaj rozwalał bramy. Dobra, tutaj nam rozwaliło. Shelter zaraz uderzy. Tam są ludzie w środku. Nie, nie możesz popsuć sheltera, prawda? W którym są ludzie. Ile tam jest? 25%. Dobra, shelter jest jakiś masywny. No ale tutaj będą naprawdę niezłe dymy, ponieważ jako, że Ranger Station już działa, czy jeszcze nie działa? Jeszcze nie działa. One na szczęście nie uciekają jakoś mega mocno. Dobra, mamy już Rangera. Dobra, kupujemy kolejne Rangery. I teraz tak, Ranger numer 1. Jedź od razu naprawiać tutaj wszystko. Na razie fensy. Fensy są dużo bardziej potrzebne nam tutaj. Dobra, to napraw. Ranger kolejny. Aha, wyłączyli nam prąd. Ale ten chyba jedzie, prawda? Tak, ten jedzie naprawiać, dobra. Miałem niestety jak uśpić tego dinozaura, więc nad tym będzie trzeba pomyśleć. Gdzie idzie tornado? Tutaj gdzieś idzie, rozwaliło nam tej linię. A, chyba nie zahaczy wszystkiego tak naprawdę, więc no jest problem. Powiem wam, mówiłem wam, że ta wyspa jest naprawdę hardkorowa. Ta wyspa jest ultra hardkorowa. Tutaj ten jakoś kozaczy. Czy tam są ludzie? Jeszcze choroby? Oj, to nawet sporo tych chorób. Tragedia. Dobra, no nic, no jedziemy po prostu, wiecie, jedziemy tutaj naszym tym, musimy ponaprawiać jak najwięcej, bo dzieje się tragedia, na razie prąd chciałbym tutaj naprawić, nie wiem czy uda się to tak z dołu naprawić, żeby ten prąd faktycznie dotarł do naszych tych, czy ja to naprawię z dołu, tak, tutaj naprawiam, dobra, mamy to, więc prąd powinien wrócić, ale czy wrócił, tak, dobra, prąd wrócił, więc dawaj, kontynuujemy naprawianie, napraw jeszcze to. Feeder tutaj możesz zrobić. Poszedł już sobie sztorm, więc to jest dla nas bardzo dobre. Co jeszcze koniecznie tutaj jest zrobić? To nie mam takiego medy... Nie, muszę się nauczyć. Idzie źle, idzie naprawdę źle. Potrzebuję bardzo szybko zbudować centrum leczniczne. Czyli centrum po prostu Research Center potrzebuję zrobić. A najgorsze jest to, że nie mogę wypuścić jeszcze ludzi, żeby zarabiali na mnie pieniądze, ponieważ jeszcze jeden dinozaur jest na wolności, który będzie... Będzie niemałym problemem dla nas, coś tak mi się wydaje. Nasz Research Center potrzebuje zrobić lek, tylko który, jaki to może być problem tak naprawdę? Czy tutaj jest cokolwiek napisane? Avian Pox. Tak, dobra, jest napisane. A ty jesteś na co chory? Ammonia Poisoning. Jezus. A ty? Ty też. Dobra, potrzebuję dwóch lekarstw, a dinozaur dalej sobie gdzieś tutaj biega, zobaczcie. Tak, biega sobie, ale jakbym tutaj otworzył mu gate'a? Gate, open gate. On tam wejdzie sobie, tak o? Nie wierzę. A tu jest tak rozwalony jeszcze gate. To R, napraw tego gate'a proszę cię tutaj. A czemu ty jeszcze nie naprawiłeś tego gate'a? Napraw gate'a, dobra. Wy naprawiacie gate'a, on wszedł do siebie. Zobaczcie, jaki to jest dobry dinozaur. On wiedział, gdzie wrócić do domku, więc jeżeli tutaj naprawimy tylko tego gate'a, czemu nie ma poweru? Co jest grane? A to jest nie bez powera, dobra. To tutaj też musimy zrobić po prostu power gdzieś. Dobra, power działa, mamy research center, więc teraz muszę tutaj wykryć, co się dzieje. Choroby, medicine. Ile to kosztuje? 400 tysięcy. Nie wyleczę wszystkich. To widziałem, że miał jeden, więc okej, nauczmy się tego jak najszybciej. Ludzi mogę już chyba wykluć, znaczy wykluć. Ludzi mogę już wypuścić, prawda? Wydaje mi się, że tak. Bo naprawione już wszystkie są te. No ale chorób to jest mnóstwo. No i jak widzicie, to naprawdę nie jest łatwe, co tu się dzieje. To naprawdę, nie wiem czy w ogóle to było mądre, żeby go teraz wypuszczać, jak taka epidemia chorób tutaj jest. To tutaj wszystko nie jest naprawdę łatwe. Wszystko dzieje się źle, dużo dzieje się, bo podziało się to, że po prostu jakby nie mogliśmy zarabiać tak naprawdę, no bo były złe czasy, zarobki jakoś tam wracają. Więc jest w miarę okej, ale to i tak nie są najwyższe zarobki na świecie. Tutaj musimy wykluć, znaczy nauczyć się leczyć dwie choroby tak naprawdę.
To i tego poksa wirusa. Czy tam jeszcze coś może wykryło? Ten ma poisoning, ten ma poisoning, ten ma poisoning i ten ma tylko poksa. Dobra, więc tak naprawdę cztery są chore na jedno i jeden na co innego. Spoko, jak tutaj zarobki idą, bo pieniądze nam są bardzo potrzebne w tym momencie. No ale jak widzicie, tutaj jest o tyle fajnie, że po prostu raz na kilka minut musicie się spodziewać tego, że wszystko, co zbudowaliście wcześniej, będzie miało po prostu, nie będzie miało prądu i tak dalej, będzie popsute, więc będziecie musieli naprawiać dużo. Więc tutaj nawet tak naprawdę potrójne zasieki nie będą nic dawały, bo to tornado, jeżeli przejdzie przez klatkę Indominusa Rexa, to i tak, tak czy siak, będzie to rozwalało. Dobra, jeszcze tego poksa tutaj szybciutko sobie się nauczymy, proszę was bardzo. Dobra, i teraz chyba możemy już lecieć naszymi składami erkowymi, ale jeszcze zanim to, chciałbym, żeby mogli więcej tasków mieć. Gdzie to kosztuje? 20 tysięcy, dobra, to nie jest dużo. I teraz tak, team numer jeden, leć. Dawaj, leczysz. Trzy ulecz. Jeden uleczy trzech, drugi uleczy kolejne, tylko bardzo ciężko złapać je, żeby... Zobaczcie, tego leczymy, a tego nie mogę jakby tutaj złapać. Dobra, wszystkie te, które mogę, to chyba możemy, prawda? Bo ten potrzebuje poksa, ale widzę, że tam też mało życia któreś już miał. Ojej, no jest ciężko, jest ciężko. Dobra, kochani, mamy lek. W tym momencie już wszystkie leki, które powinniśmy mieć, to mamy. I zobaczmy, co tutaj jeszcze. Cztery choroby są jeszcze, zobaczcie. Bardzo się to tutaj szybciutko rozprzestrzenia, więc weźmy jeszcze dwa tutaj samochody. Tego, a czemu tego nie leczymy? No i jedźcie im pomagać, bo naprawdę nie chciałbym, żeby one popadały. Jakby to jest ważny punkt mojego parku, tutaj bardzo dużo... Dzięki nim mamy, w sumie wszystko co mamy to mamy dzięki nim, więc jakby chciałbym, żeby jak najlepiej im było. Ale tutaj choroby rozprzestrzeniają się bardzo szybko, tylko ciekawe, czy to przez warunki, czy przez co. Dalej są chore, no o co chodzi tym dinozaurom, naprawdę, tutaj cały czas ktoś choruje. Nieważne co bym zrobił, dobra, zrobiłem kolejnego questa u tych niebieskich, jakąś tam chcieli, żebym na jakąś wyspę wysłał. Dobra, więc takie genomy dostaliśmy. Super, bierzemy kolejnego tutaj questa od niebieskich, proszę mi dać jak najszybciej. Dobrze, myślę, że mogę się na to zgodzić. Dobra, jako że pieniądze zaczęły wracać nam do normy, to myślę, że ja w tym momencie mogę tutaj zainicjować coś, co będzie i tak nam bardzo potrzebne w przypadku kolejnego ataku, a czego zabrakło w tym momencie, czyli AQ Center. I fajnie, gdyby tutaj się dało je postawić, ale z tego, co już widzę... O, nie, jednak będzie można. Jednak będzie można. Dobra, super, naprawdę... Super miejsce na AQ Center, tak mi się wydaje. Przynajmniej tutaj je postawimy. Połączymy oczywiście ścieżką, taką jak zawsze... ultra prostą. No i w tym momencie zaczyna to wyglądać naprawdę spoko. Kolejny jest chory. O co chodzi tym wszystkim dinozaurom? Tutaj cały czas ktoś choruje, ale to dziwne, bo do czasu tego tornada było spoko, a teraz wszyscy chorują i to jest dziwne. Dobra, AQ Center nam się zrobi, a my z naszymi zarobkami i tym, co tutaj robimy, możemy zacząć myśleć nad jakimiś nowymi dinozaurami. W poprzednim miesiącu zrobiliśmy ile? 500... A nie... I co tutaj? No zarabiamy dużo, ponad 200 tysięcy w tym momencie, robimy questa, potrzebujemy 800 gości mieć, ile w tym momencie? 722. Tutaj dinozaury już raczej się zaczynają troszeczkę wkurzać, nie? Zwłaszcza te, tak, one już mają maksymalną liczbę tutaj w tym, na tym wybiegu, więc jakby powinniśmy zaopatrzyć się w kolejny wybieg. I tutaj wydaje mi się, że byłby fajny sposób. Co, znowu nie ma poweru? A to nie ma poweru, ale dlaczego? Bo nie dochodzi tutaj nic, prawda? Tak, dokładnie, więc tutaj potrzebowalibyśmy kolejny, ale tutaj i tak będzie pewnie dużo rzeczy, więc mogę zainwestować, nie martwiąc się o nic, tylko w dużą czy małą. Jeżeli tutaj się zmieści duża, to zainwestuję w dużą, jeżeli się nie zmieści, to w małą. Z tego co widzę, się tutaj nie zmieści duża, więc zainwestujemy tutaj w małą, która bez problemu powinna się zmieścić. I zrobimy to w ten sposób, tutaj jeszcze może coś nam się uda wybudować. Dobra, wszystko już działa, AQ Center również działa, mogę dać im coś, żeby miały więcej tutaj do roboty, żeby mogły robić, jak najbardziej. No i dobra, nasz park zaczyna faktycznie jakoś działać. Tutaj ten sztorm był, no mega straszną rzeczą, muszę przyznać, widoczność dinozaurów bardzo słaba, tylko dlaczego? Nie rozumiem zbytnio. Nieważne, zarobki, okej, to jest okej, to jest okej, tutaj fanu, nie, shoppingu jest bardzo mało, więc shopping będzie trzeba tutaj gdzieś poprawić, więc tutaj mogę w sumie dać kolejny jakiś sklep, żeby shopping był duży. I zobaczmy, gestów do shoppingu. Tutaj mam w ogóle tak, co, toy shop, tak? No shopping faktycznie ma jakiś ultra, więc mogę tutaj dać po prostu clothes shop. Wydaje mi się, że tak, mogę tutaj dać z ubraniami sklepik. Niech będzie, idealnie się tutaj wpasuje nawet bym powiedział, więc spoko, proszę. I teraz tak, tutaj jak już mamy tutaj zapewnione większość rzeczy, możemy pomyśleć o tym, żeby robić kolejne po prostu jakieś wybiegi tutaj. Tutaj byłby taki w miarę spoko, nie? Tutaj taki, o. A tutaj co, hotel? Czy tutaj bardziej hotel?
A tutaj wybieg. Jako, że pieniędzy mamy dużo, to oczywiście... A tutaj coś mogę co zrobić? Reset speed, okej. Okay. Nie wiem, czy to mi się przyda. Nie, bo tutaj to prądu dużo kosztuje. Na razie to sobie dam na nie. Ale odkryjmy nie genomy, a kolejne medyczne rzeczy. Proszę bardzo. To duży wydatek, ale kiedy przyjdzie potrzeba, na pewno nam się to przyda. Tutaj można kupić. Można, żeby... Lepiej strzelali, tak? Co? Że szybciej będą strzelali, szybciej przeładowywali i tutaj też. Czy to nam się jakoś ultra przyda? Tego nie wiem. Mamy kolejny tutaj z kameliny. Wydobywamy wszystko, co się oczywiście da. Nic nie sprzedajemy, nie ma to kompletnie sensu. Tutaj to i tutaj to. Już naprawdę w fajnym poziomie to wszystko będzie wyglądało. No chyba, żeby tutaj zrobić taki naprawdę duży wybieg na te duże dinozaury. Na te brachiozaurusy i diplozaurusy. Co wy o tym myślicie? Myślicie, że to w ogóle może się udać? Jakby nie mam pojęcia, ponieważ skoro taki wielki ten dopiero mu wystarczył w tamtym, to teraz wydaje mi się, że taki mniejszy by mu nie wystarczył na brachiozaurusa. No ale zamiast tego brachio mamy diplo, więc może brachio byśmy sobie po prostu tutaj odpuścili na tej wyspie. Zwłaszcza, że mamy jeszcze jakiegoś tutaj nowego, takiego dużego dinozaura, którego możemy wykluć. Nazywa się on Camarosaurus. Jest chyba nawet wyższy niż Diplo, prawda? Nie, jest mniejszy troszeczkę niż Diplo. Ale waży... Waży dużo więcej, co jest? Czemu on jest aż taki... Taki ulany jest? No nieźle. No i fajnie było go zrobić jakoś fajnie, tylko byśmy potrzebowali go po prostu wykluć troszeczkę więcej. No ale dobra, wydaje mi się, że to faktycznie mogłoby być fajne, więc rozplanujmy sobie, jak to wszystko zrobić. Jako, że tutaj będzie również ten, to tutaj byśmy chcieli dla nich coś, wiecie, żeby mogli patrzeć z wysoki, znaczy tam daleko po prostu, o, takie coś. Więc tutaj gdzieś musiałoby być coś takiego, a gdzieś tutaj nawet bym powiedział, tak, o, gdzie tutaj jest to dokładnie, tu jest to. Nawet dokąd to jest? Dotąd, więc to gdzieś tutaj musiałoby stać. No to wygląda, że to gdzieś tutaj musiało być. Okej, więc tutaj byśmy postawili pierwsze, żeby to patrzyło tam. Do tego postawilibyśmy tutaj coś takiego, w tą stronę, żeby tutaj po prostu patrzyło tak o. O, wydaje mi się, że tutaj byłoby super, tylko o tak coś a la to. Super, to mamy postawione i jeszcze postawimy oczywiście coś takiego tutaj z tej strony, żeby również tutaj było widać. O, tak na przykład tutaj. Super powinno być. I teraz tak, zobaczmy jeszcze mapkę. Tutaj będzie w miarę widać, tutaj będzie w miarę widać, tutaj będzie widać. No to wydaje mi się, że widoczność będzie naprawdę dobra. Chyba, że tutaj jeszcze byśmy postawili takiego centra, ale nie wiem, czy to już nie będzie troszeczkę overkill, wiecie? Jakbyśmy postawili to tutaj. O, to tutaj, w taki sposób. Nie wiem, czy to już nie będzie troszeczkę przesada. Ale można w sumie, czemu by nie? Więc tak, to połączmy dróżką sobie tutaj z którym? O, w taki sposób, tutaj mamy sklepy, tutaj mamy dróżki, oczywiście również nie mamy, więc dróżkę sobie połączmy. Ale tutaj, żeby od sklepów mogli przychodzić i tutaj stąd też niech będzie, że mogą sobie przychodzić. Proszę bardzo, tutaj też połączymy jeszcze dotąd, bardzo ładnie, a w sumie... W sumie jak dotąd, to tutaj dotąd też mogę sobie połączyć. Czemu by nie? O, mamy bar! Odblokowaliśmy bar. Dobra, gdzie jest bar? Zobaczmy. Gdzie jest bar? Bar daje nam sporo drinków, fanu i foodu. W sumie drinków głównie. No okej. Okay. Dobra, wiecie co? Zrobiliśmy dzisiaj tyle, że możemy uznać ten odcinek za zakończony. Pokażemy tutaj jeszcze Torozaurusa. Tak. I w następnym odcinku będziemy tam robili kolejny wybieg dla dużych roślinożernych dinozaurów i ogólnie dla roślinożernych. I w następnym odcinku... Obiecuję, że zrobimy tutaj tego... którego? Zrobimy tutaj... Indominus Rexa. Na tej wyspie. Tam na górze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Boję się tego, ale czegoś nie robię dla widzów, więc tutaj tak te, myślę, że 4000 łapek. Będzie ciężko, ale zróbcie to. Było tornado, było dużo rzeczy i w następnym odcinku wlatuje Indominus Rex. A na pewno będzie ciekawy, więc polecam wam oglądać. A na dzisiaj już się będę żegnał. Jak zawsze zapraszam was na G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie fajne gierki. Link oczywiście w opisie. Tam też linki do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa! Ooh.